No cześć, tu jest kolejny odcinek z Counter Blocks. Już nagrywam, wiesz? Już nagrywam. Gram oczywiście z moim kolegą Piotrkiem, no i będziemy dzisiaj grać w Counter Blocks. Oczywiście jak mnie taki kitu nie zabije, kitu. No kurde, neon kurde battles. Ej, ten kito ma odznakę. Dobra. To ty byłeś ty? Aha, on dobrze wiedzie, bo tylko jeden. No, znaczy możemy siebie zabijać. Ale wtedy jak się nie widzimy, okej? Okay? Tak jakby snajper trochę. Jak mnie widzisz i ja cię widzę, to nie możesz mnie zabić. A cię nie widzę. Widzę cię! Aha! Noa! Dead. Ja z Piotrkiem wymyślimy taką zasadę, że jak się nie widzimy, może ja widzę Piotrka, to może mogę go zabić, a jak Piotrek widzi mnie, to może mnie zabić. Ale pod jednym warunkiem, że my siebie nie widzimy. To jest skomplikowane. Nie wiem, czy widziałeś, ale wstawiłem odcinek o teoria z muzeum. Chyba jeszcze nie. To byłeś ty? Tak. Ale kamper. Ty nawet nie wiesz, co jak nuje. Ale jak spacer, jak spacer. Widzisz mnie? Bo nie wiem, czy widzę ciebie. Ja cię nie widzę. Ty mnie widzisz? Tak, widzisz mnie. Obydwaj się widzimy. Dobra, teraz możemy sobie napalić, bo jesteś tylko ty. Możemy siebie nawalać, tylko wtedy, jak jesteśmy sami. Bo tak to... Dobra, po prostu się nawalamy bez zasad. Nawalamy się. No chyba, że chcemy coś powiedzieć jeszcze przed śmiercią, no to okej. To może. Zobacz, jakim będę nobem. Dostałem. Pewnie tak. Przynajmniej dobrze, że zobaczę. Przynajmniej źle, że zobaczę na odcinku, jaką drogą ja chodzę. Co? Ja trafiłem dwa razy w headę i nadal żyję. To się taki jest zagrywek, to nie, tak grać, że ja po prostu nie znoszę. Dead. Uwaga, uważaj, bo shootnik to jest bardzo dobry na AWP-ie. Jakby co. Więc może kampić, jakby co. Może kampić, bo on jest dobry na kamp. Więc patrzę naokoło, bo może zawsze ciebie zobaczyć. I tego gościa oczy. Dostałeś? A dostałeś ode mnie kilka razy? Teraz już wiesz, którędy chodzę. Tam jest... Tam są źli! Zły! Augiesa i już nawalam. No i dead. Dead.
Nie wiem, czy wy nie może... Myślę, że u was jest w bazie. Za mną! Na wysokość główki. I w łeb mu trafiłem, nadal żyje. A ty nie żyjesz. Ja nie żyję, a ty żyje. O nie! Widziałeś go? Widziałeś terrorystę czy kontr? Kontr. On zszedł z tego budynku, co nie? Co tam kampicie na starcie, co nie? Co? On skoczył, chciał tam wpaść, a wpadł do wody. Co za człowiek. Ale wam obniżył. Was jest więcej na mnie. Ja idę na kontr. Nie widzę cię. Jesteś... Aha. Ha, no to dobrze, dobrze wiedzieć. Ja mam tek. Ja mam tek 9. Zabiłem gościa z noża. Normalnego gościa, który chciał mnie zabić. Mam 30 życia. Rzutniki, zespałowałam nam bombę. Bombę. Z której strony on idzie? A dobra. Wiem, gdzie on poszedł, wiem, gdzie on był. Właśnie, user, on strzelał tam z środka, tak? On był tam na środku, co nie? Bo Niki tam strzelał. Nie chcę mi się mówić user. Więc powiem user. Ja mam jego skiny. Jakby co, skiny nie dają ci żadnego ulepszenia do broni, tylko po prostu ci dają tak, żeby było fajniej. O, ktoś u was jest za mną! A to nie ty? You dead. Dziękuję bardzo, szutniki. Dead. Dead has dead. Ja biorę sobie bombę. Wiem. No daj mi bombę, proszę. Będę pierwszy, będę pierwszy. Mam bombę, yeah. Ej, widziałem ten widziałem konter. Widziałem kontera. Patrz na to. Kurde, muszę trochę bliżej. Aha, autor naprawił tego baga. Bo tam można kiedyś było zaplantować. Aha, dobrze wiedzieć. To teraz master z noża idzie. Kurde.
już nie przeżyję. Nie uda wam się. Znaczy za mało czasu. Żudniki, uciekaj, już nic nie zrobisz. Wyjdę. A nie, przeżył. To jest nasz pro. Piotrek, to jest nasz pro. Że stawka. No już nic nie mówię, nic nie powiedziałam. Mam. Ja mam akacza. Boję się, żeby tutaj możecie być, naprawdę miło. Naprawdę ja chciałem rozplądować bombę! Szutnik jest naprawdę pro, ale no, w sumie może wkurzyć. Ja będę ci mówić, gdzie idzie szutniki, żeby było ci łatwiej go pokonać, okej? Okay? Idzie na A. Ja też idę. Musisz kampić trochę. To twoja broń? Ej, no przecież ja go postrzeliłem! Chciałem mu tak zrobić. Ciacho, 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 ciacho. Trafił. Ja patrzę się na gościa, gościu mnie trafił, mam 5 życia. Trafił mnie i ja sobie odszedłem. Takie coś. Podchodzę. Dostałem w łeb. Już nic. Co? Ta gra to cheat. Bektar. Bek. A ty jutro idziesz do szkoły? Jutro idę. Ja powiedziałem tak, na 60% idę. A zostaje na 40. Ja tu jestem promaster! Kamper! Dwa razy cię zabiłem. Bo kampisz. Swoim koleżkom. Kończymy grę. Co? Wyszedłem, jestem na jailbreaku. Kurde.
Don't shoot some of the brickle. Powiedziałem, jestem w jailbreaku. Ja gram jailbreaka. Patrz! Wiesz co zrobił jeden policjant? Cię umiesz złapać! A grałeś w jailbreaka? A no tak grałeś. Od razu ci powiem, że jakiś policjant mnie wziął, co nie? Co nie? Zawiózł mnie, no i ja wywaliłem się, no i jestem w policjanckiej budzie. Dać ci trochę kasy? Pokaż ile masz. O, dać ci trochę kasy? Gdzie jesteś? Ja jestem na tym. Tu jestem, nie widzisz mnie? O. Dam ci bardzo dużo kasy, dobrze? Dać ci 10 tysięcy? Czekaj, ja otwieram ten. Dobra, szybko wciskaj E, dobrze? Dobrze? Bierz szybko, bierz szybko, szybko, szybko! Bierz hajs. Proszę. Wiesz jak to się robi? A wiesz jak to się robi? Jak się daje hajs? Klikasz to zielone, co nie? To zielone kaska, co nie? I na samym dole masz drop cash, czyli tam ile chcesz wywalić hajsu. Ej, ona wyszła, może jej zabrać kartę. Moje ulubione zajęcie w jailbreaku, zabieranie karty XD. I zabrałem, a ona nie umie sprintować. Chodź szybko, szybko tutaj, szybko. Albo zabierz jej też. A ona dobra, ona zamknęła kogoś, no i dedła. Chodź. Chodź tu. Tylko teraz masz to patrzeć, czy żadnego policjanta tutaj nie ma, a... A jak to zrobię? Dobra, teraz ja będę patrzeć. Z lufą. Masz wszystko? Dobra, to chodź. Patrz, ja robię coś takiego. Wchodzę na drzwi i wchodzę na górę. No ale teraz się nie udało, ale wcześniej się dało. Dobra, to idziemy tędy, bo tam nie ma na górze. Widziałem, nie ma. Możemy tutaj sobie wsiąść i jechać. Wiesz to. Ej, haker to jest! Haker! Nie no, nic nam nie przeszkadza, to co będziemy go wywalać? No, ale haker to kurczę haker, no. Nie da się go złapać. Jak... Chcesz mieć to autko? Chcesz mieć... Kupiłeś sobie jakieś autko? No, jakieś kupię się później, bo ja mam jeszcze jedno auto. Na stacji. Na stacji? No. O kurczę, mój brat, który ma 4 lata, też to ma. Naprawdę. Pokazać ci, jakie ja mam auto? Ja mam motor za 35 tysięcy, co nie? To autko, o którym ty mówiłeś. O kurde, uciekać! To autko, o którym ty mówiłeś, też mam. Tutaj mam to autko, tutaj. Tam, gdzie jest Badlimo, widzisz? Tutaj. To mam auto. Mogę się nawet teraz pokazać. Bo ja go tutaj na razie nie ma, patrz. Ja mam to auto. Ale nie, wejdźmy do innego auto, bo mam najlepsze. Najlepsze auto, wiesz co kupiłem sobie kilka dni temu? No, jakie? Poczekaj, idziemy sobie.
Pacę sobie kupiłem. Lamborghini sobie kupiłem. Da się rozbierać. Policjo! Bierz za lufę, no i gonić. No i łapać, to znaczy. Bierz za lufę! Nie! Uwolnij mnie! Chodź tu i mnie uwolnij! Ale no, co nie? Kurde. Dobra, zrobię cięcie teraz, żebyśmy wyszli, no i wzięli kartę sobie. No dobra. Jest już po cięciu jakby, co? Już dalej nagrywam, no i dobra. Pewnie się zastanawiasz, Petr, dlaczego ja tędy jadę. Albo mi się chce, patrz. Da się tutaj dojechać, od razu ci mówię, że na 100% się da, tylko muszę mieć trochę lepsze auto. Znaczy właśnie Lamborghini da się tam dojechać, bo dojechałem raz, ale po prostu na moich ulepszeniach. Już masz broń przecież. Ja nie mam. No to czemu nie zabrałeś? Już byliśmy tam. Mówiłem ci, weź broń, przebierz się, no i jedziemy. No szkoda. Poczekaj, no, bo tutaj zaraz policja nas złapie, a po drugie Javelry musimy też obrać. Jechać na Javelry. Pro! Że nas nie zauważy. Schowajmy się tutaj. Dobra, już tam jedzie, więc mam to gdzieś. Ej, wyobraź sobie taki mały budyneczek. Skurczy. Dobra, bierz. Wsiadaj. Masz wszystkie bronie? Dobra, jedziemy na pociąg. Jak będziesz miał jakiś problem z pociągiem, to już się nie biorę, bo ty będziesz musiał sobie sam zrobić, bo ja jestem tak dobry na pociągu, że za każdym razem rabuję albo 3000 z pociągu, albo 4500. Ale słuchaj, pewnie powiesz, że kupuję za Robuxy ulepszone paki, bo powiedziałem ci 4000 lub 3000, co nie? Wiesz, jak to robię? Nie kupuję nic za Robuxy, tylko po prostu wsiadam do jednego wagonu, biorę, wysiadam, do drugiego wagonu biorę, wysiadam i do trzeciego wagonu biorę, wysiadam, no i już jestem na stacji benzynowej. A na stacji jest koniec. No jesteśmy na spawnie pociągu. Chodź za mną, to ci pokażę, jak wejść na pociąg. Chodź. Sprintu, bo naprawdę możemy mieć bardzo mało czasu. Siadaj. Wbijaj tu. Tylko słuchaj, czy nie... Taki dzwonek. Chodź tu, bo tam nie wejdziesz. Tu wejdziesz. Chodź. Tu da się wejść. O. Może to się nie udać. Pamiętaj, może to się nie udać, bo mi się tylko raz to udało. Gdzie jesteś? Dobra. Chodź tu. Teraz musisz równo wpaść na końcówkę tej górki. Patrz. Tutaj, o. Widzisz? Widzisz? A teraz powoli na to. Kurde! Dobra, to idź. Bo tutaj możesz tak sobie wskoczyć na pociąg. Kumasz? Możesz tak sobie wskoczyć na pociąg. Tam też możesz, da się tam. Tam się da. Jak będzie jechać, to cię mówię. Bo ja tu będę słyszeć dzwonek. Ale pamiętaj, spadaj po rowie. Spadaj tak, no wiesz, po bokach. I nie skacz. Po prostu spadaj, nie skacz. W ogóle nie skacz. Bo wtedy to może cię walnąć. Dobra. Okej, dobra.
Czekamy teraz, aż pociąg przyjedzie. Jak zobaczysz żółte, to na to wchodzisz. Dobra, i skaczemy do tyłu. Skaczemy do tyłu, żeby złapać czerwony wagon. Wywaliło cię, czy nie? Okej, czerwony wagon, chodź tu. No skacz tu do mnie. Dajesz, bo naprawdę już wywaliłem Walta. Jak zobaczysz czerwony wagon, to do niego wejdź. Wejdź do tego wagonu czerwonego na górze. Już jesteś obok mnie. Chodź tu, chodź tu. Tu masz hajs. Tu masz hajs. A ciebie tam wywaliło? Nie. No to idź tu. Idę na drugi raz. Kurde. No mnie wywaliło na drugim razie. Kurczę, raz tylko mogę obrabować. Raz mogę. Co? Jesteś w innym wagonie? Jestem na innym. Nie mogę wyjść. Jesteś na tylnym? Dobra, to wyjdź z tego wagonu, wyjdź. Kurde, na ciemnym? No to masz problem, musisz przyjechać, ja już, wyszedłem. Jedź tam, wyszedłeś już? No. Ja do ciebie jadę już. Już do ciebie jadę. Skoczysz jak mnie zobaczysz, dobra? Skoczysz i wsiądziesz jak mnie zobaczysz. No ostatnim? Tak, możecie tam tepnąć. Już tu jestem. Siadaj. Patrz, farm. Farm za tobą czeka. Jakby co cię... Jakby co za przeprosiny za to, że ci nie pomogłem. Weź... Ja chciałem sobie to wziąć, ale ty sobie weź i obrabuj. Szybko! No on ci obrabuje! Ham! Pan hamburger. Możesz rabować? Nie masz kasy? Mam. Wziąłeś? Tak. Kurde, wywalek tego gościa. Wsiadaj szybko, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Za. Ej, to było jego auto. Wiesz, że to było jego auto? Tak, bo nasze było ciemniejsze. Naprawdę. Nie, teraz jedziemy albo do banku, albo do żywelli. Czyli jak jest otwarte. Nie zdążyliśmy! Chcesz mieć swoje auto? To proszę, weź sobie. Ja idę do mojego Lambo. Moglibyśmy nawet się pościgać. Chcesz się pościgać? Wiesz, że jesteś bardzo daleko ode mnie? Czy naprawdę bardzo daleko ode mnie? Kto pierwszy dojedzie do bazy? Co za człowiek, jaki oszust! Ty, mnie prawie wywaliło. Ty! Kto pierwszy dojdzie do bazy? Kto pierwszy dotknie tego, tej bazy? No to patrz na to. No, a gdzie jest baza? Udało mi się. Waliłeś się do wody? Tak. Dobra, poczekaj. Wsiądź w auto. Dobrze, wsiądź w auto, dobra? Wsiądź w auto swoje. Możesz do swojego auta. Dowalić to. Wsiadaj do swojego auta, to...
Bo tu jest droga do tego, bo tu można pojechać sobie i wyjechać, chodź. Wiesz, już dawno wygrałem, bo wyjechałem już nawet. No trudno, to masz problem, bo zanim ty sobie weźmiesz i do mnie dojedziesz, to już bym dążył obrabować jakiś pociąg. Ja jestem w spodzie. No i super, a ja już jechałem do wody, no i już prawie wyjechałem, jestem prawie przy banku. No wjechałem do wody. Po pierwsze, powód do śmiania się, a po drugie już wyjechałem. Zobaczysz u mnie na odcinku, jak to sobie zrobić, bo później będziesz, jak kiedyś będziemy grać, to będziesz miał problemy z tym. I to naprawdę wielkie. Żart tygodnia. Lol. Panie ja. Kurczę, pociąg. Przyjechał. Powiesz tej osobie, która to ogląda, żeby przestała słuchać piosenek z lat 90. XD. Ej, wiesz co zrobiłem? Skoczyłem, no i wlazłem do ten. Do Walta. I ja teraz nic nie mogę zrobić tutaj. Biłem się, no i nie mogę nawet wyjść. Schakuję, kurde. Ej, wyszedłem! Wyszedłem! Jakimś dziwnym sposobem wyszedłem. Oh my! To jest najlepsze coś, co widziałem na świecie. Ja zbieram kasę. I już obrabowałem pociąg. Just Robert from the train. Jestem train master, kurde. Uda się, trochę hajsu zbiorę jeszcze z Walta. No bo już mnie, jak już dojadę do końca, to mnie wywali już. Już mnie wywali, na hajsu nie dostanę. Kopka w dupę. Tysiąc, szybko wysiadaj! Nie wywali mnie, proszę! No nie! Wywaliło mnie! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ale gdzie? Powiedz, co ja cię znajdę. Najlepszy troll w grze. Jak można strollować gracza?
która się nazywa XDD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 D
naprawdę to, co robisz, będzie mnie mało interesować. Czyli gdzie mam jechać? Ja jestem w Chevelry, dobrze? Policjanci tak dobrze pracują, że dostają tak małą, że powinni dostawać tak małą pensję, że ja już obrabowałem, że już rabuję sklep z diamentami. Jubilera już rabuję, tak mają dobrą pensję, że po prostu zamiast pilnować, to sobie jadą po kawkę. Powinni dostać 5 groszy za... Ich pensja to równa 5 groszy. A raczej nawet... Powiedzmy w Ameryce 1 euro. 1 euro powinni za takie coś dostawać. Nawet nie. Ćwierć euro powinni dostawać. Czyli 1 zł. Za swoją pracę nawet nie. Czekasz na pociąg? To powiedzmy jak będzie jechać, dobra? Jedzie? No to przyjechał w końcu czy nie? Co? Jest pociąg w końcu czy nie? Czy jesteś na spawnie pociąga, tak? Nie, jestem, uciekam na pociąg. No i super, ja tu widzę policjanta, który ma taką dobrą... dostaje tak dobrą... Już jedzie? Będę jakieś za kilka sekund. O, już widzę. Wysiadam. Idź do jesteś w czerwonym wagonie? Nie. Gdzie jesteś? Aha, już się widzę. Jak ty tu wlazłeś? Dobra, wywalaj Walta. To otwórz te drzwi, dobra? Ja biorę kasę. Jak to dziwnie jesteś ustawiony trochę. No, wejdź tu, bo tutaj dostajesz kasę, jak na tym staniesz. No staj na tym, na tej kasie, bo wtedy dostajesz pieniądze za to. Co? Nic nie obrabowałeś, masz 1500? Tak, dużo zbieram. No, tak się zbiera. To jest mój luz z kasą. 800, 900, 1000, 1100, 1200, 300, 400, 500. Dobra, otwieraj drzwi, bo muszę uciekać. Czy nie muszę uciekać, no ale chcę wyjść. Proszę. Będzie tam wagon z kasą. Jest wagon z kasą. Mój czwarty wagon, znaczy no trzeci. Dobra, 1, 2. Tyle, ile będę mógł zebrać hajsu, tyle zbiorę. 9, 10. Jestem! Szybko! Wywalaj! Jest! Ludzik! 1000! Tak jest! Patrz, wchodzisz na górę, co nie? Otwierasz, co nie? Otwierasz tam na górze. Później otwierasz tego Walta, co nie? Później wchodzisz do tego, wchodzisz. A ty nie wchodzisz do tego. Musisz wejść na tą kasę. Musisz wejść na tą kasę, a teraz musimy uciekać, bo policjanci mogą już tu jechać. Pokazać ci, jak jestem sławny.
Pokażę ci, jak bardzo mnie lubią. Tylko musimy... Tylko tam, gdzie pójdziemy, musimy być bardzo cicho, okej? Okay? Bo naprawdę, oni naprawdę u nas nie będą sobie chyba cenić prywatność. Bardzo nie będą sobie cenić. Wiesz, do kogo idziemy? Jedziemy do więzienia. Żeby zabijać innych i dostawać kartę. A przy okazji pokazać ci, ile chyba za mnie dadzą. Bo nie wiem, ile za mnie dadzą. Czyli jak mnie złapią, to dają ci kwotę, co nie? I na tablicy jest to pokazane. Znaczy... Im więcej obrabowywujesz, tym większą za ciebie dają wartość, czyli jak cię złapią, to tym więcej masz hajsu za złapanie cię. Im więcej rabujesz. Więc zobaczymy sobie, jak u mnie jadą. I u ciebie. U ciebie to może być trochę gorzej, bo ty naprawdę mało rabujesz. Powiem ci, że bardzo mało. To jest policjant? No powiedziałem, trzeba tutaj naprawdę uważać, bo tu nie cenią sobie naszą uwagę. I nie wysiadaj na razie. No widzisz. Widzisz, jak sobie nas cenią. Także chcą nas złapać za każdy pieniądz. Ale nie martw się, przejdziemy na niego naokoło, patrz. Patrz, Pac-Man. No i wchodzimy tu, szybko wchodzimy, wchodzimy, wbijamy szybko. Otwieramy. Otwieramy tutaj szybko i wchodź, wchodź, wchodź. I szybko idziemy tam, idziemy tu. I wyciągaj pistolet, bo tutaj gość przyszedł. I chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź tu. I uważaj na policjantów. Pamiętaj, uważaj na policjantów. W ogóle uważaj na nich. Ej, ciekawe, za ciebie i za mnie dają. O kurde! Ej, pa! Pa! Popatrz, ile za mnie dają. O kurde! Gdzie... Złapią mnie, to aż tyle hajsu do... O kurde. No to mam trochę przekichane u policjantów, jak mają mnie złapać. Mam przekichane. Ty trochę też, bo... U policjanci! Bierz broni, nawalaj! Pach, 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 płocz! Nie złap się! Nie daj się złapać! Kurde! Otworzę cię! Brick out! Jej, uwolniłem cię! Łap go! Strzel go! Otwórz mnie! Otwórz mnie! Okej, okay, już lepiej. Nie masz pistoletu ze mną, tak? A to walić! Łapał nam ham. Nob nas złapał. No szkoda. No ale przynajmniej jesteśmy wolni, co nie? Ale nie mamy niczego. No to może już chyba wyjdziemy z tej gry, co nie? No ale dobrze było, bardzo się dobrze bawiłem z tobą. Dobra, to idziemy do kolejnej gry, bo zapamiętaj, dalej nagrywam. Co? Wejdziesz na moje i zobaczysz Bedwarsa. O! Moi widzowie chyba lubią Bedwarsa, no że no nie wiem czy lubią. Bo jeszcze nie nagrywałem, ale Bed Wars to chyba każdy zna. Nie trzeba mówić, o co w tym chodzi. I najlepiej by było, gdybyśmy byli w grupie. O, co nie? No, by było tak super, że już mógłbym nawet skończyć odcinek, załadować, no i już włączyć. Dobrze, no to koniec.